Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy nową serię przemyśleń. Te przemyślenia są związane z takim bardzo hitowym filmem Mapka kolejnego rozbioru Polski. No oczywiście tam w tym filmie, jakby w opisie, jak i w treści bardzo dużo żeśmy tutaj rzeczy omówili, natomiast no, trzeba jakby pociągnąć temat. Do czego to wszystko prowadzi. Oczywiście już ta sama mapka została jakby potwierdzona przez wielu komentatorów, którzy tam komentują ten film. W sumie no, pasowałoby też podziękować właśnie wszystkim tym. Ale do czego to wszystko zmierza? Po co jest rozbiór Polski? Rozbiór Polski jest potrzebny dla dwóch powodów, bardzo potrzebnych. Dla powstania państwa izraelskiego na gruzach Polski. Te państwo ma się nazywać państwem Polin, czyli miejsce odpoczynku według języka aramejskiego. Będzie to fragment Polski, Ukrainy, Białorusi i te państwo ma funkcjonować. To jest raz, że trzeba powstać państwo, ale żeby to państwo powstało, żeby mogło mieć dostęp do tych gigantycznych złóż ropy i gazu oraz gigantycznych złóż materiałów strategicznych dla przemysłu kosmiczno-lotniczego, no to niestety muszą być ograniczone, odcięte rurociągi z Rosji. A więc musi być jakiś kataklizm, musi być jakiś problem, na przykład wojna z Rosją albo coś w tym stylu, na mocy którego takie państwo by powstało. Ale to jest jeszcze nie koniec w tej całej sytuacji, ponieważ mamy taki obraz, że wszystkie właśnie powstanie nowych państw w historii były skutkiem jakiegoś chaosu. Na przykład po II wojnie światowej powstało państwo Izrael. Państwo polskie po I wojnie światowej odzyskuje niepodległość. A więc widzimy, że no, ten chaos, ta jakaś kataklizm, jakaś wojna by powodowała właśnie takie jakby osłabienie tutaj Rosji, całą destabilizację regionu i na mocy tej destabilizacji, to co teraz już praktycznie się dzieje na mocy jakimś tam kwestiach ekonomiczno wykupywanych elementów ziemi, gazet i innych rzeczy tam, zakładów przemysłowych, żeby to po prostu funkcjonowało, nie? A więc to jest tylko jakby takie preludium do tego, co ma być w przyszłości, nie? To są takie właśnie przemyślenia, ale to praktycznie jeszcze nie wszystko. Jeszcze jest powód ideologiczny. No, ideologiczny to jest, on ma bardzo silną podstawę w tym, aby wojna z Polakami doszła do jakiegoś końca, kiedy ta Polska przestanie istnieć. Kiedy ona już na mapie przestanie istnieć, będzie się nazywać Polin, no prawie że podobne, no to wtedy, jak Polska przestanie istnieć, a więc będzie jakby strukturalny cel nemrodystów, czyli linii rodowej Nemroda, zrealizowany cel, na mocy którego właśnie zwycięży tą wojnę, wielowiekową wojnę z Polakami się ostatecznie zwycięży. To jest taki cel ideologiczny. Tutaj dam na przykładu, że mało kto wie, że na Polskę, na polskich królów szturmowało rękami Niemców, Franków, szturmowało 50 krucjat. Królowie byli przez Watykan obkładani non-stop klątwami. A więc ta wojna ideologiczna z polskim narodem trwa bardzo długo, ponieważ jesteśmy wyjątkowym narodem, który był traktowany swojego czasu jako naród wybrany. Czyli genotyp Boga. Czyli przeciwieństwem genotypu Boga jest genotyp diabła. A więc wszyscy wrogowie Polski to tak naprawdę zakamuflowani pod różnymi postaciami nemrodyści, czyli linia rodowa Nemroda, a krótko mówiąc genotyp diabła.
A więc no, takie są moje przemyślenia, na mocy których doszedłem do takich wniosków, jakby kontynuacji tej mapki. Oczywiście z czasem zobaczymy, jak to będzie dalej realizowane, ale widzimy, że się robi gorąco. W ogóle w kwestiach tutaj widzimy na przykład ta wojna cała tutaj, ta wojna ciężarówkowa, to jest taki jeden element tego. A więc będziemy widzieć, jak to się będzie realizować. Czy to dojdzie do skutku? Moim zdaniem nie dojdzie nigdy do skutku, ponieważ jeszcze jest jeden czynnik, który to wszystko storpeduje i te wszystkie plany wezmą w łeb. Ale o tym to już powiem w oddzielnym filmie. Także dziękuję za uwagę i do następnych przemyśleń.